Przede wszystkim mamy zarówno dobre, jak i złe bakterie. Jeszcze przed laty pokutowało takie twierdzenie, że dobre bakterie to martwe bakterie. To nieprawda. Dobre bakterie są bardzo ważne. Zresztą dużą popularnością w Polsce cieszy się książka znanej pani gastroenterolog amerykańskiego pochodzenia, właśnie o tytule Dobre bakterie, która mówi, że przesadnie sterylny tryb życia plus zła dieta sprawiły, że mamy ogromne problemy z naszymi jelitami, naszym ludzkim mikrobiomem. I dlatego bardzo ważne jest o to, żeby dostarczać dobre bakterie do naszego organizmu za pomocą na przykład probiotyków, czyli generalnie dbać o proporcje tych dobrych i złych bakterii. Bakterie oczywiście mogą być stosowane dla ochrony zdrowia ludzi, roślin i zwierząt, ale także mogą być dodawane do żywności i tutaj myślę, że przede wszystkim po to, żeby zapobiegać jej psuciu się. Jest taka nowy trend, który nazywamy bioprotekcją. Dodajemy bakterie wtedy, kiedy chcemy, żeby przede wszystkim żywność była świeża i zdrowa. Jesteśmy w stanie za pomocą dodania bakterii przedłużyć świeżość produktów o kilka dni. A co ważne, jest to naturalny sposób, powiedzmy, zachowania ochrony żywności. Więc jest to alternatywa dla konserwantów. Oczywiście na florę bakteryjną mogą wpłynąć probiotyki, które jemy często albo regularnie, ale bakterie, które dodajemy do żywności w celu ochrony jej, czyli w celu bioprotekcji, w żaden sposób nie wpływają na zdrowie człowieka. Są to przede wszystkim zdrowe bakterie z rodziny Lactobacillus i Bifidobacterium. Nie szkodzą one zdrowiu. Pojawiają się te produkty we wszystkich produktach fermentowanych, ale na co dzień możemy je kupić w fermentowanych produktach mlecznych. Na rynku polskim znajdują się jogurty, które zawierają choćby bakterie probiotyczne BB12 lub ELA5, a w przyszłości także będą na rynku bakterie probiotyczne LGG. Żeby znaleźć probiotyki na produkcie, no jesteśmy zmuszeni do czytania etykiet i rozumienia, co kryje się za nazwą BB12, ELA5 lub LGG.